po wprowadzeniu tych właśnie autopoprawek dochody, czyli całą, może odczytam Państwu uchwałę budżetową, czyli paragraf pierwszy uchwały budżetowej będzie już miał następująco. Pierwszy, ustala się dochody w łącznej kwocie 66 626 552 zł, z tego bieżące w kwocie 54 235 422 zł, majątkowe w kwocie 12 391 130 zł, zgodnie z połączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 79 369 341 zł, z tego bieżące w kwocie 51 748 428 zł, majątkowe w kwocie 27 620 913 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2 i numer 2a. Punkt trzeci, ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Punkt czwarty, ustala się wydatki na programy i projekty realizowane pochodzące z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały. Punkt piąty, ustala się kwotę wydatków przypadających do składu z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 49 tysięcy zł. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Ustala się deficyt w wysokości 12 742 789 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 12 742 789 zł. Punkt drugi. Ustala się przychody w budżecie w kwocie 16 856 389 zł z następujących tytułów. Zaciągniętych kredytów w kwocie 13 milionów i wolnych środków w kwocie 3 856 389 zł. Punkt trzeci. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 113 600 zł z następujących tytułów. Spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 599 600 zł. Spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 514 000 zł. Punkt czwarty. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 milionów zł, w tym z tytułu zaciągnięcia danych kredytów 1 zł, zaciągnięcia pożyczek 1 zł. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w paragrafie 1 ust. 1 i na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 257 211 zł. Paragraf trzeci. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 390 tysięcy zł. Punkt drugi. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 510 tysięcy zł. Z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 tysięcy zł. Na bieżące zadania oświatowe w wysokości 500 tysięcy zł. Paragraf czwarty. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 na niniejszej uchwały. Paragraf piąty. Ustala się plan do przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków gminy finansowanych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf szósty. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Ustala się plan gminy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Paragraf 8. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego budżetu do wysokości określonej w paragrafie 2 ust. 4 niniejszej uchwały. Punkt 2. Zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwzględnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich
do wysokości określonej w załączniku nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 4 milionów złotych, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 4 przekazania poważnym kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostek, zaciągania zobowiązań z tytułu, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki w termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 1 zł. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Ten drugi uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Tak przedstawia się projekt uchwały. Państwo nie mają tego projektu już z uwzględnieniem autopoprawek. Natomiast jeżeli chodzi o biurze rady, jest już na stronie biura rady, jest już taka uchwała budżetowa, która zawiera już autopoprawki, ale po uchwaleniu dopiero Państwo otrzymają ten dokument już skonsolidowany, ujednolicony. I jeszcze Pani skarbnik uzasadnienia. Tak. Jeżeli...